Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj odrywamy się trochę od niektórych tych elementów naszej rzeczywistości, które są trochę smutniejsze dla nas, tych elementów wojennych, które wszystkich rozemocjonowywują. Natomiast no, na froncie wewnętrznym się dużo dzieje. Czasem pojawia się nam temat w debacie publicznej tego, co się dzieje na wyższych uczelniach. Nie wiedzieć czemu można by strawestować scenę z Harry'ego Pottera, dlaczego tam, gdzie coś się dzieje, zawsze pojawia się wasza trójka. No można by taką trójkę uczelni, które zawsze budzą kontrowersje, dać, natomiast jak sięgam pamięcią, to w ostatnim czasie głównie jedna uczelnia tu przoduje, jest to uczelnia z Poznania. O tym, jaki jest kolejny akt szaleństwa lewicowego na uczelniach, o którym zaraz więcej sobie powiemy. Najpierw przedstawię Państwu mojego gościa, a jest nim Szymon Orzoł, przewodniczący Towarzystwa Studentów Polskich. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Dokładnie, chociaż to zależy, kto nas kiedy ogląda, bo to zawsze idzie z odtworzenia i tak. Ale na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. A teraz do rzeczy. Został opublikowany taki dokument jak Polityka równościowa i antydyskryminacyjna Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Czyli no właśnie, to jest ta poznańska uczelnia, bo jeśli sobie przypominam, to jak tutaj na kanale rozmawialiśmy właśnie o uczelniach, to ostatnio też był na tapecie UAM, tylko to chodziło o przyjmowanie Ukraińców, a teraz UAM jest... Dokładnie. O nadmierne przyjmowanie Ukraińców, a teraz z kolei UAM postanowił być równościowy i antydyskryminacyjny. Tak równościowy, że tam chyba jest jakaś bardzo nowatorska koncepcja molestowania seksualnego, te zaimki wszystkie, no może tak... Od ogółu do szczegółu, zanim tak bliżej o tym, co się dzieje w Poznaniu, to w ogóle skąd się bierze ta, co całe takie jakieś szaleństwo lewicowe, bo jeszcze, jeszcze do tego na wyższych uczelniach, bo jeszcze kilka lat temu modny był antyfaszyzm, a teraz właśnie antyfaszyzm, LGBTyzm, a teraz już ten LGBTyzm to za mało najwyraźniej, bo teraz już walka o prawda, niebinarność się staje modna. No to prawda. Natomiast wspólnym mianownikiem wszystkich tych kwestii będzie walka o dyskurs na uczelniach. Niestety o dyskurs, a nie o debatę akademicką, nie o dyskusję akademicką, lecz o dyskurs właśnie. Źródłem tego wszystkiego, tych problemów i z antyfaszyzmem, domniemanym oczywiście, bo faszyzmu tam co kot napłakał, jak zwykle zresztą, z kwestiami właśnie antyLGBT-owymi, jak ty to określiłeś, czy też z kwestiami dotyczącymi tej niebinarności. I to wszystko się wiąże no, z tą tak zwaną teorią płci kulturowej, teorią gender, jeżeli chodzi o ścisłość. Natomiast trzeba przyznać, że ona również czegoś wynika, bo to nie jest tak, że ta teoria się wzięła znikąd. Ona co do zasady wynika z nurtu filozoficznego zwanego konstruktywizmem. Ja nie chcę się tutaj w to zagłębiać, dość powiedzieć, że to jest ruch symulujący w wielu kwestiach działalność naukową. To jest działalność pseudonaukowa niestety. Tutaj no, jednym z takich ważniejszych nazwisk, niedawno zresztą miałem referat na temat tej postaci, jednym z takich ważniejszych nazwisk, które miały wpływ na konstruktywizm i na strukturalizm także, poststrukturalizm, to była postać Jacques'a Lacana, znanego francuskiego psychoanalityka, ale mniejsza tutaj o takie szczegóły i źródła. Istotne jest to, co dzieje się tu i teraz w kontekście tego, co tutaj zarysowałem. Jeżeli chodzi o teorie równościowe
i generalnie rzecz biorąc obecny projekt, to tutaj muszę Cię poprawić, o ile dobrze słyszałem, powiedziałeś, że ta polityka równościowa i antydyskryminacyjna już się pojawiła na uniwersytecie. Otóż ona jest jeszcze dyskutowana, to znaczy to jest projekt uchwały zaproponowany przez panią rektor osobiście, zaproponowany przez jej magnificencję Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który to projekt deklaruje bardzo wiele rzeczy właśnie na gruncie pozornie takich pozytywnych, to znaczy właśnie przeczytam nawet, mogę przeczytać fragment preambuły, która jest tutaj wielką niebieską czcionką podkreślona. Jako cała społeczność akademicka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu deklarujemy nasz wielki szacunek dla obowiązujących w Polsce regulacji stojących na straży praw człowieka, chroniących przed dyskryminacją i przemocą oraz dążymy do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania. Wszystko ładnie, pięknie, ale o co chodzi w istocie? W istocie cała ta deklaracja jest wysoce myląca. Po pierwsze dlatego, że w stwierdzeniu deklarujemy nasz wielki szacunek dla obowiązujących w Polsce regulacji kryje się pierwsze poważne kłamstwo, właściwie najpoważniejsze, bo o tym jest cała rozmowa, szczerze mówiąc. To jest bardziej rozmowa o tym, że budowany jest przez Uniwersytet Adama Mickiewicza niejako jakiś ład prawny na boku całkowicie polskiego ładu prawnego i obowiązującego na podstawie konstytucji porządku prawnego, który jest całkowicie obcy polskiemu językowi prawniczemu. Pojawiają się właśnie sformułowania dotyczące płci kulturowej, dotyczące chociażby transseksualności, wszelakich innych tego typu właśnie LGBT-owych rozwiązań, które w Polsce nigdy nie zostały przeforsowane mocą prawa. Na przykład też jeszcze kwestia mowy nienawiści się tam pojawia. Również w Polsce niewystępującej i nieuregulowanej w sposób prawny. Co do zasady, wszystkie te zagadnienia, które się przejawiają, są w pierwszej kolejności sporem. Nie tak, jak twierdzi pani rektor, że to jest spór i sprzeciw jakiejś skrajnej prawicy przeciwko jakiemuś zdrowemu, liberalno-lewicowemu, oświeceniowemu rozsądkowi czy rozumowi. To nie jest rzecz tego. To jest rzecz czegoś zupełnie innego, mianowicie kwestii zlekceważenia porządku prawnego, jaki mamy w Polsce, kwestii jego podeptania poprzez wprowadzenie, a właściwie zaproponowanie przepisów, które jak znam życie zostaną wprowadzone, bo trzeba mieć świadomość, że, i to też jest kolejna płaszczyzna, do której zaraz przejdę, trzeba mieć świadomość, że co do zasady tego typu ustawy czy uchwały cieszą się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu popularnością. To jest uczelnia o raczej lewicowym przekroju. Tak masowo patrząc. Co do jednak innej kwestii, mianowicie tego, co jest w tej ustawie kontrowersyjne, w tej uchwale, przepraszam, kontrowersyjne, w tej propozycji właściwie jeszcze, aczkolwiek zaraz się to zmieni. Przejdźmy może do standardów, to znaczy do punktu drugiego. Ja to czerpię bezpośrednio z tej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, mamy ją sobie otwartą w PDF-ie i stąd też pozwolę sobie przeczytać. Zawierana w dokumentach strategicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza regulacji dotyczących polityki równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i w związku z tym postuluje się. To jest fragment ze strony 8. Odnośnie kierunków działania w sferze równego traktowania i antydyskryminacji. I teraz tak, postuluje się a. powoływanie się na fundamentalne podstawy prawne, które determinują politykę równościową i antydyskryminacyjną, odnoszące się do Europejskiego Obszaru Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w szczególności. I tutaj proszę zobaczyć, co jest zdefiniowane jako fundamentalne, zaznaczam, fundamentalne podstawy prawne dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Dalej. To tam jest jeszcze odniesienie do dziennika uchwał, ale to nie jest istotne. W każdym wypadku dalej przechodząc. Rezolucja Rady z dnia 11 listopada 2003 roku
w sprawie zawodu i kariery naukowców na terenie europejskiej przestrzeni badawczej. Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie dyskryminacji osób LGBT i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBTI, bo tam jeszcze jest literka I dopisana. Jako rozwinięcie tego LGBT+, no to tam pod plusem jest I, A i tam jeszcze cała masa innych liter, o których znaczenie mniejsza, bo to i tak jest nieistotne, dotyczy zbyt małej grupy ludzi, żeby warto było w ogóle o tym mówić. No i dyrektywę 2000/78/WE w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. No i teraz tak, te fundamentalne podstawy prawne, na które się powołujemy w ramach UAM-u, to znaczy powołują się właściwie, bo ja spoza UAM-u jestem, na szczęście, to są w znacznej mierze rzeczy całkowicie nieprzeforsowane i nieobowiązujące w Polsce. To znaczy one być może zostały gdzieś tam, tak jak te rezolucje Parlamentu Europejskiego w szczególności, zostały może gdzieś tam przegłosowane, zostały może gdzieś tam ogłoszone, ale one w Polsce nie mają wiążącej mocy prawnej. I tego typu zalecenia, rezolucje czy dyrektywy, które nie mają wiążącej mocy prawnej na terenie kraju, mają stać wyżej aniżeli nasza konstytucja. To jest nie do pomyślenia. I to jest główny podstawowy problem. I z tych kwiatków tutaj, właśnie z tych rezolucji, z tych dyrektyw czy zaleceń, bierze się coś zupełnie innego. Bierze się w ramach postanowień ogólnych pod następującymi pojęciami rozumie się. I tutaj jest masa definicji, które będą wykorzystywane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tutaj mamy na przykład dyskryminację bezpośrednią, dyskryminację pośrednią, dyskryminację przez asocjację, dyskryminację przez asumpcję, nierówne traktowanie, molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing, mowę nienawiści, przemoc motywowaną uprzedzeniami, stereotypy, uprzedzenia. Co do zasady, warto też wspomnieć właśnie o stereotypach i uprzedzeniach. Tutaj słusznie zwrócili uwagę chyba intelektualiści zebrani wokół klubu Lecha Kaczyńskiego, jeśli nie pamięć nie myli, w Poznaniu. Zwrócili oni uwagę na to, co jest stwierdzeniem naukowym, że co do zasady wiele naszych osądów, ocen i generalnie naszego myślenia to się opiera na myśleniu stereotypicznym. Co do zasady więc Uniwersytet Adama Mickiewicza wprowadza pewne obostrzenia w samym myśleniu. I to jest problem o tyle podstawowy, że stereotypy wbrew nazwie i wbrew takiemu podstawowemu skojarzeniu, właśnie paradoksalnie stereotypowemu myśleniu o stereotypach, nie są jedynie negatywne. Mogą to być też myślenie, może to też być myślenie pozytywne, o czym niestety Uniwersytet Adama Mickiewicza się nie zająknął w proponowanej uchwale. Warto wspomnieć na to, jak jest zdefiniowane molestowanie. Niepożądane zachowanie związane z jedną lub kilkoma przesłankami tożsamości, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Generalnie rzecz biorąc, jest to bardzo szerokie rozumienie molestowania. Jest to też wyróżnione obok molestowania seksualnego, które jest definiowane inaczej. Pozwolę też sobie przeczytać, bo to też będzie istotne. Każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszącej się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności poprzez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, czyli powtórzenie niejako części z molestowania. Średnik. Na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Czym są pozawerbalne i niefizyczne elementy, to ja pojęcia nie mam. Wolę nawet nie myśleć, co chyba właśnie myślenia dotyczy. Ja się zastanawiam, czy uniwersytet w tym momencie zakazał myślenia. Uniwersytet, który na straży tego myślenia, wolnego przepływu myśli i debaty, ma stać. Jeżeli tak, to pozdrowienia dla pani rektor, która w tym momencie po prostu podeptuje setki lat, po prostu celu istnienia uniwersytetu jako takiego. Sformułowanie niepożądane zachowanie akcentuje brak zgody na dane zachowanie. Przy czym niepożądane zachowanie było tam w cudzysłowie. I teraz tak. Chcę wyróżnić w tej definicji molestowania seksualnego
o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszącej się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby itd., itd. To jest bardzo szerokie pole, w szczególności ten zapis lub odnoszącej się do płci, którego celem, i tutaj powtórzenie z molestowania, bo to oznacza w szczególności to, co jest tutaj też zapisane w paragrafie czwartym, w punkcie trzecim, w ramach tych postanowień ogólnych polityki równościowej i antydyskryminacyjnej. Mianowicie, przykładem molestowania lub molestowania seksualnego może być nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia lub uzależnienia, przyznania korzyści, np. oceny awansu lub podwyżki, innego świadczenia, kontynuacji zatrudnienia, odstąpienia od jakiejkolwiek decyzji, kary lub jako innej podstawy do korzystnej decyzji, od uzyskania korzyści seksualnej, a także niekorzystne traktowane w przypadku jej odmowy. Ujawnienie lub groźba ujawnienia innym osobom relacji seksualnej, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności bez zgody osoby zainteresowanej. No to jeszcze można zrozumieć niejako jako właściwe. Ale tutaj zaczyna się jazda. No bo generalnie te pierwsze dwa, no to można zrozumieć, prawda? No ma to charakter szantażu w przypadku tego drugiego, a w przypadku tego pierwszego wręcz po prostu no, standardowego molestowania seksualnego, chociaż tam z pewnymi dopiskami. Ale prawdziwa jazda zaczyna się w punkcie trzecim. Umyślne używanie niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej. Tutaj mamy po prostu gros z kapustą na gruncie prawa, bo w tym momencie Uniwersytet Adama Mickiewicza uznaje pojęcie osoby transpłciowej jako termin prawny niejako i uznaje odwoływanie się do jej tożsamości płciowej jako formę molestowania. To niejako wynika z tej definicji molestowania seksualnego, którą ja tutaj przeczytałem, która jest tragicznie napisana. No i to jest właśnie źródło podstawowego zagrożenia dla wszystkich studentów i pracowników naukowych, bo to pracowników naukowych także dotyczy, ale skupiamy się tu na studentach, nie pomijając doktorantów, bo zależy jak patrzeć z perspektywy prawa. Doktorant czasami bywa utożsamiany ze studentem. W każdym wypadku clue jest takie. Mamy do czynienia z dokumentem, który przeforsowuje skrajnie lewicową, żeby nie powiedzieć lewacką, perspektywę na płeć jako prawo obowiązujące na terenie uczelni z pominięciem polskiego porządku prawnego, ze zlekceważeniem ładu prawnego liberalno-demokratycznego, choć oczywiście no, nie każdy się musi do niego przywiązywać, ja będąc katolickim monarchistą o umiarkowanie narodowym światopoglądzie mogę mieć, że tak powiem, wszelkie wątpliwości co do ładu liberalno-demokratycznego i mogę się nawet ewentualnie chcieć cieszyć z jego podeptania, ale niekoniecznie, ponieważ intuicją każdego człowieka powinna być jednak praworządność i pewna taka pewne dążenie do po prostu dbania o dobro wspólne. Tutaj to dobro wspólne zostało podeptane, albowiem, tak jak już wspomniałem kilkukrotnie, zostaje odebrana nam de facto wolność słowa. Ale bardziej nawet niż wolność słowa, zostaje odebrana nam wolność myśli. A na uniwersytecie, którego rolą jest wolność myśli i bycie przestrzenią debaty, wprowadzanie dyskursu światopoglądowego, wprowadzanie jakichś ograniczeń na debatę, wprowadzanie języka i to wprowadzanie siłą tego języka, to wręcz wprost zostało powiedziane też, zostało to określone niemal wprost w paragrafie pierwszym, punkt czwarty. Dyskurs akademicki powinien opierać się na języku równościowym, włączającym, który należy rozumieć jako sposób świadomego stosowania języka, uwzględniający wiedzę na jego temat, przepraszam, na temat jego normotwórczych funkcji. Celem stosowania języka równościowego jest zniesienie milczenia wokół obecności i wkładu poszczególnych osób i grup w tworzenie dorobku społeczeństw i ich rozwój. Uwidocznienie różnorodności społeczeństwa, a także uwzględnienie perspektywy tych osób i grup. Przywracanie lub wprowadzanie sformułowań nieobecnych w bieżącym powszechnym stosowaniu co do określeń zawodów i innych form tego typu.
Ujawnienie dyskryminującego charakteru powszechnie stosowanych określeń i sformułowań, w tym form o charakterze etnocentrycznym i rasistowskim oraz zaprzestanie ich stosowania. Sprzedane to jest językiem, tutaj ponownie o ironio, językiem właśnie, zostało to sprzedane językiem, który powinien wzbudzać nasz chory optymizm, zdaniem jego autorów. To znaczy mamy tutaj do czynienia właśnie z ujawnieniem dyskryminującego charakteru, mamy do czynienia z przywróceniem niektórych sformułowań nieobecnych, które przywrócić, tutaj jest domniemane, przywrócone powinny zostać, albo zniesienie milczenia wokół obecności, albo wkładu poszczególnych, czyli no takie, można powiedzieć, no zwrócenie uwagi na czyjeś zasługi, takie generalnie rzecz biorąc same dobre rzeczy, prawda? No nic bardziej mylnego z uwagi na to, że sprowadza się to de facto do zaprogramowania języka wszystkich akademików i wszystkich studentów w jedną ideologiczną kalkę, bo to jest kalka ideologiczna, jak już powiedziałem, wszystko to jest w dalekim, dalekim stopniu, acz w pewnym sensie także bliskim stopniu, pochodną konstruktywizmu. Stąd też mamy do czynienia z pewnym kreowaniem języka, narzucaniem języka ludziom, jakby nie było, stanowiącym elitę tego kraju, ludziom wykształconym, ludziom z tytułami profesorskimi, ludziom, którzy aspirują do ukończenia studiów. Jakby nie było, Uniwersytet Adama Mickiewicza jest w dalszym ciągu w rankingach patrząc, ale nie tylko, jedną z najlepszych uczelni w kraju. I co do zasady, sam fakt, że to środowisko staje się toksyczne dla wielu osób o światopoglądzie nielewicowym, nieliberalnym. Jest to grupa szeroka, bo raz jeszcze ja tutaj tworzę przez negację pewną grupę, żeby zwrócić uwagę na jedną rzecz. To są rzeczy akceptowalne w pełni dla wąskiej grupy ludzi. Akceptowalne one mogą być do pewnego stopnia przez ludzi, którzy są może trochę oportunistami albo powiedzmy relatywistami, ale nie w pełni. I oportunista, i relatywista w pewnym momencie będzie miał dość. I dla wielu osób tego rodzaju tego typu zapisy będą przesadą. Dla ludzi, którzy są światopoglądowo niezaangażowani, to będzie przesada. Dla ludzi o poglądach centroprawicowych to będzie przesada. Dla ludzi o poglądach prawicowych i skrajniejszych to też będzie przesada. I generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z prześladowaniem mniejszości pracowników naukowych większości pracowników naukowych przez mniejszość. Co w rezultacie powoduje, że zostaje złamana pewna podstawowa wartość gwarantowana przez konstytucję i nie tylko przez konstytucję, ale także przez wiele innych praw, na przykład Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mianowicie praw i wolności, takich jak wolność słowa, wolność wyrażania poglądów, wolność debaty, wymiany myśli, prowadzenia badań naukowych. Wszystko to są rzeczy, które można powiedzieć, patrząc z perspektywy ustrojowej, patrząc z perspektywy, powiedzmy, światopoglądowej, można nad nimi dyskutować, oczywiście. Ale większość światopoglądów, nawet tych skrajnie prawicowych, nawet tych skrajnie lewicowych, raczej się zgodzi co do tego, że uniwersytet jest takim miejscem, gdzie nawet jeśli ktoś jest przeciwnikiem wolności słowa, to wolność słowa powinna mieć miejsce, wolność wymiany myśli powinna mieć miejsce i wolność prowadzenia badań naukowych powinna mieć miejsce. Wszystkie te rzeczy zostaną w znacznym stopniu utrudnione, zostaną w znacznym stopniu uniemożliwione, nawet uniemożliwione. Do tego doprowadzić nie możemy. My jako Towarzystwo Studentów Polskich od samego początku, kiedy tylko ta informacja do nas trafiła, a trafiła bardzo szybko, bo mamy też oddział w Poznaniu, który z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, który po prostu szybko nas poinformował o zaistniałej sytuacji, przesłał nam wszystkie istotne dokumenty oraz zasugerował opinię prawną. Informowaliśmy, między innymi my, bo nie tylko my, informowaliśmy Ordo Iuris, informowaliśmy
chociażby różnego rodzaju organizacje prawicowe. Ja sam się zwracałem do działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, ale też no, nie tylko, bo na terenie Poznania informowaliśmy wiele mediów i organizacji o charakterze lokalnym, korporacji akademickiej, nie tylko. W każdym wypadku robiliśmy dużo, żeby ten temat nagłośnić i mam wrażenie, że to się udało, co oczywiście nie jest wyłącznie naszym sukcesem, ani między innymi naszym sukcesem. To jest po prostu sukcesem szeroko pojętych środowisk prawicowych, co powinno być naszym celem, żeby w takich sytuacjach po prostu osobno maszerować, ale razem uderzać. I teraz kwestia jest tego rodzaju. Co można z tym zrobić? Wzywam do oprotestowania wszelkich studentów, doktorantów, pracowników naukowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Trzeba aktywnie się temu przeciwstawić. Wiem, że wielu z Was, Szanowni Państwo, ku temu zmierza i protesty różnego rodzaju, czy to w postaci oświadczeń, czy to w postaci protestów, które się odbywają przed uczelnią, czy to w postaci nawet konferencji prasowych, takie jak zorganizowała Młodzież Wszechpolska w Poznaniu, miały miejsce i dobrze, ale to wciąż za mało. Trzeba proponować, trzeba działać także pozytywnie, to znaczy zaproponować kształt tego typu rozwiązań, które byłyby faktycznie antydyskryminacyjne, bo dyskryminacja jako taka jest problemem. Ma ona różny charakter i należy się jej przeciwstawiać. Rzecz w tym, że należy się jej przeciwstawiać w sposób, który nie, że tak powiem, no, nie dotyka i nie narusza praw żadnej z grup. Co do zasady, należy się zaangażować, moim skromnym zdaniem oczywiście, to jest moja prywatna opinia, należy się zaangażować w kształtowanie rozwiązań tego dokumentu, bo jeżeli pani rektor zapowiada rozmowy na temat tegoż dokumentu na Senacie Uczelni, co ja przyjmuję za dobrą monetę, chociaż doświadczenie ze środowiskami skrajnie lewicowymi każe mi powątpiewać, czy faktycznie będzie tam swoboda wypowiedzi i czy będą dopuszczone wszelkie głosy do kształtowania tego dokumentu, czy będzie to po prostu szybka maszynka do głosowania w Senacie i przeforsowanie tego dokumentu w formie, w jakiej on obecnie się znajduje. W każdym wypadku, jeżeli jest szansa, żeby zmienić treść tego dokumentu, żeby wybić zęby, który powoduje, że, może inaczej powiem, żeby wybić mu zęby, które wbijają się w porządek prawny polskiego państwa, bo w istocie o to chodzi, to należy to zrobić. Należy spróbować. Natomiast, jeżeli chodzi o opinię studentów, jeżeli chodzi o opinię pracowników naukowych, tych drugich nie pytałem. Pytałem tych pierwszych. Pośrednio ja, pośrednio koledzy z poznańskiego oddziału, którzy sami się boją. Pytaliśmy wielu studentów, którzy by chcieli ewentualnie skrytykować ten dokument, czy byliby zdolni, czy odważyliby się zabrać głos publicznie, czy poszliby do środowisk, które proszą o zdanie relacji i zdały relacje te osoby, czy odważyłyby się wziąć udział w wywiadzie i opowiedzieć na ten temat, albo wystąpić na konferencji prasowej. W większości przypadków te osoby, a nawet powiem więcej, w każdym przypadku, kiedy my o to pytaliśmy, to osoby odmawiają, odpowiadając, że się boją. Odpowiadając, że się boją, że ich potencjalna kariera naukowa, bo część z tych osób planuje przyszłość na uniwersytecie, jeżeli to będzie możliwe, zostanie utrudniona, jeśli nie po prostu zablokowana, i po prostu obawiają się o swoją przyszłość, o swoją opinię, o to, że będą być może naciskane w różny sposób, nachodzone być może, czy to na drodze mailowej, czy to na drodze powiedzmy portali społecznościowych, czy też nawet fizycznie. Niektórzy się tego po prostu obawiają. Trzeba pamiętać przecież, że Poznań jest siedzibą jednego z większych ugrupowań, środowisk nominalnie antyfaszystowskich, a w praktyce anarchistycznych. Takich jak no, cały rozbrat jest z tego znany de facto. I te środowiska mają historię agresji względem osób o innym światopoglądzie, nie tylko prawicowym.
Wobec czego te osoby mają prawo się bać. I ja chcę tutaj zadać z tego miejsca pytanie do władz uczelni, czy w takiej atmosferze strachu tego typu dokumenty powinny być, tego typu dokumenty, które mają podobno ten strach zminimalizować, powinny być forsowane. Bo moim zdaniem i zdaniem każdego człowieka, który ma krzczynę rozsądku, nie. No właśnie, to jest tutaj, dziękuję Ci za to takie wnikliwe przedstawienie tego wszystkiego. Ja na początku powiedziałem, że to się pojawiło, co prawda zdaję sobie sprawę, że jeszcze nie jest wprowadzone, ale często jest tak, że nawet te same projekty przecież, nawet jeśli z części tych niektórych kontrowersyjnych rzeczy rektor się wycofa, chociaż oczywiście pani rektor twierdzi, że to jest nadinterpretacja, że to trzeba czytać ze zrozumieniem, że nie ma tam nic kontrowersyjnego. One przesuwają język debaty publicznej i to służy rzeczywiście, jak słusznie zauważyłeś, pewnemu terroryzowaniu środowiska. Dobrze, że tutaj profesorowie, też część tych profesorów się wypowiedziała. Zostali oczywiście okrzyknięci skrajną prawicą. No, nazywanie chociażby profesora Jacka Kowalskiego skrajnie prawicowym budzi tylko mój uśmieszek, ale no niestety już widzimy kolejne etapy tego terroryzowania. I to jest, ja w ogóle zadałbym pytanie, czy takie dokumenty w ogóle są potrzebne, ponieważ z tego, co przedstawiłeś, to jest jeden wielki bełkot, dodam, którego nie powstydziłaby się partia Razem. To prawda, a nawet powiedzmy nie tylko partia Razem, ale i wiele wprost komunistycznych ugrupowań, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o ten dokument, to jedyne, co jest faktycznie potrzebne z tego dokumentu, takie odnoszę wrażenie po pobieżnym jego przeczytaniu, w takiej formie, w jakiej zostało to zaproponowane, jedyne, co się powinno ostać, poza takimi deklaracjami dobrej woli i tak dalej, bo to oczywiście zawsze powinno mieć miejsce, to jest tytuł. Na dobrą sprawę, jakiegoś rodzaju polityka równościowa w ramach przestrzeni akademickiej, czy jakiegoś rodzaju polityka antydyskryminacyjna powinna mieć miejsce. Oczywiście trzeba pamiętać, że uniwersytet jest, był i będzie strukturą hierarchiczną, więc też z tą polityką równościową należy to odpowiednio rozumieć. Raczej jako równouprawnienie do pewnych, powiedzmy, takich podstawowych praw, które powinny zostać zapewnione, takie jak właśnie swoboda wypowiedzi, żeby nie zdarzało się, dajmy na to, że profesor zajmujący jakieś stanowisko na uczelni mógł swobodnie i niemerytorycznie po prostu odbierać głos albo gnębić za inny światopogląd kogoś, kto jest dopiero studentem i dopiero zaczyna karierę naukową, a wiemy, że zdarzają się takie rzeczy i to jest poważny problem wielu uczelni w Polsce, bo trzeba mieć świadomość, że są pracownicy naukowi na całym świecie, nie tylko w Polsce, którzy po prostu z uwagi na swój charakter w taki, a nie inny sposób potrafią się odnosić do drugiego człowieka i tego typu zachowania po prostu niekulturalne, po prostu niewłaściwe z perspektywy ogólnoludzkiej, szczególnie na uniwersytecie mieć miejsca nie powinny, ponieważ jest to przestrzeń kreowania naprawdę elit. Niezależnie od tego, w jakich czasach żyjemy i jak bardzo uniwersytety sparszywiały w swojej pierwotnej roli, to wciąż kreują elity. Wciąż ludzie, którzy się nawet tym właśnie kwestiom sprzeciwiają, tym właśnie perspektywom obecnie na uniwersytetach dominujących, to te osoby, które się sprzeciwiają dominującym na uniwersytetach nurtom, też są absolwentami tych uczelni, też są nierzadko właśnie inteligentami wykształconymi na uniwersytetach. I problemem tego środowiska naukowego jest to, co jest problemem wielu innych środowisk zawodowych czy ogólnoludzkich. Po prostu stworzenie i przestrzeganie pewnego etosu akademickiego w tym przypadku, czy zawodowego w przypadku innych grup. Natomiast można to zrobić zupełnie innym językiem, przede wszystkim językiem neutralnym, ale prawdziwie neutralnym, a nie neutralnym światopoglądowo, bo pojęcie neutralności światopoglądowej zakłada już jakiś światopogląd, pragnę zauważyć. To po pierwsze. Po drugie,
językiem, który nie wyróżnia żadnych grup, tak jak tutaj mieliśmy w przypadku transseksualistów. Przypomina to po części, można powiedzieć, konstytucje soborowe, średniowieczne dla mnie, to znaczy, jeżeli był jakiś problem mniej lub bardziej domniemany, którego się nie udawało pozbyć, to regularnie go powtarzano, wyodrębniano i po prostu on się przewijał regularnie. No i tutaj mamy podobnie. No pojawia się w tym konkretnym przypadku wydumany problem, powiedzmy, uprzedzeń na gruncie właśnie używania niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływania się do jej tożsamości płciowej. No, generalnie rzecz biorąc, status osoby transpłciowej jest w ogóle nieuregulowany, jak już wspomniałem. Tożsamość płciowa też szeroko rozumiana jest, to zaznaczam, tożsamość płciowa to jest de facto gender w języku angielskim, także jest prawnie w Polsce nieuregulowana. I co to znaczy używanie niewłaściwego imienia lub zaimka? To znaczy innego niż preferowany, ale powiedzmy, ktoś ma zły dzień albo ktoś nie wie. Czy w takich okolicznościach jest to nękanie, czy nie? No, jest to umyślne używanie niewłaściwego imienia. Umyślne używanie w tym sensie, że człowiek używa tego imienia celowo, chcąc się do kogoś zwrócić, bo też należy spostrzec. To jest po prostu, tak jak zwróciłeś uwagę, bełkot. Umyślne używanie niewłaściwego imienia. Umyślne używanie imienia jakiegokolwiek ma na celu rozpoczęcie, powiedzmy, procesu komunikacji między dwoma jednostkami, niekoniecznie dwoma lub więcej. Zwracamy się do kogoś używającego imienia lub imienia, które my domniemamy, chcąc, żeby zareagował, żeby odezwał się, żeby rozpoczął z nami komunikację. Że ci wejdę w słowo, w przypadku chociażby, dajmy na to, ja wiem, wykładowcy, który prowadzi zajęcia, no to on używa tego imienia najczęściej, które ma, mówiąc kolokwialnie, w papierach. To prawda. I teraz pytanie, no w czasie pandemii wiem, że na wielu uczelniach, także na mojej alma mater, na Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzone zostały właśnie zezwolenia ze strony rektorów, które pozwalały, żeby studenci sobie dawali właśnie te imiona, powiedzmy, te osób transseksualnych, nazwijmy nieoficjalne, bo nieuregulowane prawnie w tym sensie, i się nimi posługiwali w życiu akademickim. Natomiast to było w czasie pandemii, nie wiem, jak sytuacja wygląda teraz. Szczerze mówiąc, mnie to też nie szczególnie obchodzi. Uważam, że kwestie tego rodzaju, jak się do kogo zwracać, to jest rzecz całkowicie drugorzędna. Standardem na uniwersytecie powinno być zwracanie się per pan, pani do osoby studenta. Żadnego per ty, żadnego używania imienia, jeżeli już najlepiej, najbezpieczniej jest używać nazwiska. Może to być trochę bezosobowe, ale szczerze mówiąc, osoby transpłciowe, jeżeli istnieją takie kategorie jak transpłciowość, to nawet one nazwiska nie zmieniają. I warto by było może pójść w tę stronę, co by, nawet już patrząc z perspektywy lewicowej, czy nie byłoby prościej pójść w tym kierunku? Czy nie byłoby prościej z perspektywy władz uczelni, która, jak powiedziałem, jest lewicowa w znacznej mierze, bo studenci są w znacznej mierze także lewicowi. Tak jak powiedziałem, ten dokument cieszy się raczej popularnością w części środowisk, jeżeli nie w większości. Bo mówię, trudno jest mi powiedzieć, nie znam dokładnie środowisk Uniwersytetu Adama Mickiewicza, niemniej jednak, ilekroć słyszę o tej uczelni, to mi się ona kojarzy z najbardziej lewicową w Polsce. Takie mam odczucie po obcowaniu z tą uczelnią poprzez prasę czy wszelkiego rodzaju inne doniesienia. Jeżeli uraziłem dobre imię tej uczelni, to oczywiście przepraszam. Natomiast co do zasady, takie mam odczucie. No więc jeżeli tak jest w istocie, że ta uczelnia jest lewicowa, to dlaczego nie wykorzystuje się rozwiązań najprostszych? Dlaczego władze uczelni, zamiast po prostu przeprowadzić otwarte, transparentne rozmowy, przygotowują dokument w zaciszu, można powiedzieć, kuluarów? Mimo że zakładam, ten dokument
gdyby został skonsultowany z przestrzenią akademicką, miałby podobną formę. Dlaczego zatem tego nie zrobiono? Ano dlatego, że wcale nie chodzi o żadne wprowadzanie tego transparentnie. Nie chodzi o żadne wprowadzanie równościowych standardów, czy po prostu tworzenie bezpiecznej przestrzeni uniwersyteckiej. Nie. Chodzi o łamanie kręgosłupów. Chodzi o łamanie kręgosłupów osobom niepokornym. Dlatego też środowiska lewicowe nie decydują się na przykład na rozwiązanie najprostsze, czyli używanie nazwisk, zwracając się do osób o takim, a nie innym, powiedzmy, tożsamości płciowej, jeżeli już przyjmujemy tę nomenklaturę. Nie uciekają się do tego, tylko wolą tworzyć różnego rodzaju właśnie dziwolągi językowe, całkowicie niespotykane, przeprowadzać rewolucję w języku zamiast ewolucji, która jest dla języka naturalna, wymuszać z siłą, właściwie wprowadzając przepisy prawne, tak jak tutaj mamy do czynienia z propozycją przepisów prawnych, siłą próbują wpychać ludzi w pewne struktury językowe, które są nienaturalne i wymyślone, po to, żeby łamać ludziom kręgosłupy moralne, żeby łamać opór. I nie wolno na to pozwolić. Nie wolno na to pozwolić. No, to jest słuszna konstatacja i myślę, że dobre podsumowanie. Myślę, że będziemy kończyć. Temat został póki co wyczerpany. No i pozostaje... Tak, tak. Jest jeszcze jedna kwestia ważna, która mi się teraz przypomniała, o której chciałem powiedzieć, bo jedną rzeczą jest wprowadzenie tego typu właśnie przepisów, które zrównują używanie def worda, jak to mówią środowiska lewicowe, czyli tego, znaczy def name'a, przepraszam, czyli używanie tego martwego imienia z poprzedniej płci osoby transpłciowej, prawda? Zrównywanie, używanie tego def name'a z molestowaniem to jedno, ale z drugiej strony wprowadzono uproszczoną, zaproponowano, nie wprowadzono jeszcze, zaproponowano uproszczoną procedurę przed komisją dyscyplinarną za tego typu przewinienia. To jest już skrajna bezczelność, niemniej jednak ma ona faktycznie w tym dokumencie miejsce, jest temu poświęcony całkowicie osobny punkt, paragraf 7, postępowanie przed komisją. I tutaj jest opisana właśnie uproszczona procedura. Jest to skandalem, nie powinno mieć miejsca żadne upraszczanie procedur. Wobec której, jako osoba, wobec której swego czasu było prowadzone postępowanie dyscyplinarne, no to powiem, że to jest po prostu działanie ocierające się o terroryzm, moim zdaniem, bo to nie jest nic przyjemnego, to raz, a dwa, akurat w moim wypadku komisja dyscyplinarna całkiem przytomnie uznała, że prawda, manifestowanie swoich poglądów politycznych jest czymś absolutnie normalnym, ale no jak widać, tutaj już może nie być manifestowanie poglądów politycznych czymś normalnym, no bo pogląd na to, że pewien znany onegdaj parlamentarzysta, przedstawiający się jako parlamentarzystka, no jest mężczyzną, no może być już teraz podstawą właśnie do takiego trybu. To prawda. Więc rekapitulując, mamy do czynienia z czterema podstawowymi rzeczami. Pierwszą rzeczą jest to, że proponowane rozwiązania na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu uderzają w porządek prawny i ład prawny na terenie państwa polskiego. Po drugie, wprowadzają one siłą za pomocą przepisów prawnych i narzucają rewolucyjny język przestrzeni akademickiej, gdzie język ten w przestrzeni akademickiej powinien być przedmiotem szczególnej troski i opieki ze strony państwa i nie tylko, żeby jak najszersze środowiska mogły jak najswobodniej się wypowiadać i prowadzić polemikę ze sobą, bo na drodze polemiki właśnie wykuwa się nauka i ustanawianie faktów naukowych. Po trzecie, co jest istotne, zdecydowano się na ten, a nie inny tryb, żeby łamać opór środowisk, które mogłyby się chcieć sprzeciwić, i nie ma żadnego innego powodu, bo jeśli by chciano zrobić to w innym celu, to rozwiązania prostsze są na stole, tylko nikt nie chce z nich korzystać z wiadomych przyczyn. I po czwarte, wprowadzanie kwestii takich jak uproszczenie procedur w komisjach dyscyplinarnych może powodować po prostu
usunięcie znacznej części środowiska akademickiego z przestrzeni akademickiej. Wreszcie, podsumowując ostatecznie i rekapitulując, największym zagrożeniem, jakie może nas spotkać przy bierności nas wszystkich, jest to, że przepisy te w przypadku braku oporu zostaną po prostu powielone na zasadzie CTRL plus C, CTRL plus V, kopiuj i wklej, znaczy się, i po prostu powielone w przestrzeni akademickiej całej Polski. Uchowaj Boże przed takim scenariuszem. I jeszcze jedna rzecz, która z kolei mi się przypomniała, jeszcze trzeba by powiedzieć, że ta polityka odwołuje się często, gęsto do prawodawstwa unijnego, a o prawodawstwie polskim no już tak gdzieś się zapomina. Tak, to prawda. No tak więc trzeba tutaj właśnie mieć to na uwadze. Sprawa bulwersująca i no cóż, pozostaje czekać na dalszy ciąg, ale tak jak zresztą powiedziałeś, jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie to przeforsowane. No cóż, no. Powrócę do tego, od czego zacząłem, dlaczego jak coś się dzieje na uczelniach, musi być tam Uniwersytet Adama Mickiewicza, to żeby tak zamknąć klamrą nasz program, to ja udzielę sobie sam odpowiedzi słynnymi słowami Tadeusza Sznuka. Nie wiem, choć się domyślam. I tym akcentem kończymy. Moim i Państwa gościem był Szymon Orzeł, przewodniczący Towarzystwa Studentów Polskich. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do, jak zawsze, do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. I na samym dole opisu filmu jest też link do zakupu różnych ciekawych publikacji. Zazwyczaj tutaj normalnie w programach nie robię bloku reklamowego, ale tu uczynię wyjątek, gdyż otrzymaliśmy świeżynkę właśnie również tyczącą się również pewnego rodzaju zmian pojęciowych, zmian filozoficznych. Jeszcze, można powiedzieć, jeszcze ciepła książka nowa profesora Adama Wielomskiego, Zabójcy Zachodu, prawica i lewica niczeańsko-heideggerystyczna. Książka, która jest dostępna dosłownie od kilku dni, więc zachęcam, można ją już teraz nabyć u nas, więc zapraszam do linku pod film. I tym akcentem kończę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.